Ilona Niewęgłowska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie. Witold Dudek, bajka o Plastusiu na podstawie utworu Marii Kownackiej z czytanki szkolnej z lat powojennych. Mówi Plastuś raz do misia. Robimy wyprawę dzisiaj? Trzeba zajrzeć do tej skrzynki. Co też mają w niej dziewczynki? Misio skrobnął się w czuprynkę. Zaraz pójdę po drabinkę. Po tej drabince, tak jak strażacy, wspiął się nasz Plastuś. Coś tam zobaczył. Plastusiu, gadaj. A Plastuś patrzy. Nie odpowiada, bo w tej skrzyneczce skarby jak z bajki. Koty z czekolady, kawałek fajki, malowane pudełeczka, spinki, sprzążki i kółeczka. A mieniących koralików całe pudła, wprost bez liku. Coś tam zobaczył, powiedz. Skarby, że się kręci w głowie. Skarby mają tu dziewczynki. Fajt i fiknął na dno skrzynki. Miś chciał iść na pomoc i zaczął się wspinać, ale za słaba była drabina. Łapy za grube, drabinka krucha. Stoczył się misio na dół jak klucha. O, jestem klucho! O, jestem gapo! I łzy ociera kosmato łapo. Szuka Plastusia całe przedszkole. Pod półeczkami, w klockach, na stole. Miś smutny, bo wie, kto zawinił. Ach, któż Plastusia odnajdzie w skrzyni? Aż tu raz dziewczynki zaglądają do skrzynki. Biorą igły, biorą nici. Będą lalkom suknie szyć. Każdej dziewczynce igiełka miga. W skrzynce porządek robi Jadwiga. I jak nie krzyknie, która z was zgadnie? Kto tam się ukrył w skrzyneczce na dnie? Patrzcie, tutaj Plastuś się schował. Któż to pozwolił w skrzyneczce myszkować? Plastuś płacze, rączki składa. No cóż, karać nie wypada. Siądź przy misiu, smyku teraz. I w skrzyneczce na mnie szperaj. Miś uściskał go za szyję. Mój Plastusiu, jeszcze żyjesz? I szepnął kosmatym pyszczusiem do ucha. Może ci kubraczek uszyją dziewczynki? A z czego? Z wełenki? Wolę z plastelinki.